Cześć! Z tej strony Łukasz. Witajcie na naszym kunapowym kanale. Dzisiaj porozmawiamy o kolejnej nowości w naszej ofercie, a dokładniej o serii TSHX74. Jest to seria kierowana do wymagających użytkowników zarówno małych jak i średnich firm, gdzie model 4, 6 bądź 8 zatakowy będzie w zupełności wystarczający, jeśli chodzi o pojemność. Natomiast stawiane będą dodatkowe wymagania, jeśli chodzi o wydajność. I tutaj pojawia się seria TVS H74. Przede wszystkim, to od czego musimy zacząć, to fakt, że NAS nie jest już zwykłym nasem. Czasy, gdzie określenie nas było wykorzystywane do urządzeń, które służyły tylko i wyłącznie do przechowywania plików, odeszły już w zapomnienie. Obecne nasy to wydajne, wielofunkcyjne serwery, które mogą pełnić rolę serwera plików, ale jednocześnie serwera bazodanowego, maszyn wirtualnych, multimediów, backupu. Czy pełnić funkcje na przykład serwera VPN, a to wszystko w tym samym czasie. Dlatego też seria TVS H74 została wyposażona w wydajne procesory, aby spełnić oczekiwania wymagających użytkowników. W tej serii przygotowaliśmy trzy modele, które będą dostępne w czterech wersjach. Model czterozatykowy TSH474 PT8G Dwa modele sześciozatokowe różniące się procesorem i ilością pamięci RAM model TVSH 674 i 532G i TVSH 674 i 3 16 g Największy model to tvsh 874 i I532G, a więc model z ośmioma zatokami. Poszczególne modele różnią się oczywiście liczbą zatok, ale także procesorami, gdzie stosujemy procesory 2, 4 albo 6 rdzeno, rdzeniowe firmy Intel. Odpowiednie są to procesory Pentium, Core i 3, Core i 5. Ważną kwestią związaną z serią TVS-H74 jest to, że mamy możliwość wyboru systemu operacyjnego. Mała literka H w nazwie sugeruje, że jest to urządzenie dostarczone do naszych użytkowników systemem QTS Hero. I to się zgadza jest to podstawowy system operacyjny działający na tym urządzeniu. Jednakże, pamiętajcie, że w dowolnym momencie możemy zmienić system operacyjny na zwykły, klasyczny system QTS. Każdy system ma swoje zalety i dodatkowe możliwości, a więc mamy tę swobodę wyboru, z którego systemu chcemy korzystać. Pamiętajmy jednak, że, że zmiana systemu operacyjnego związana jest z rozpoczęciem konfiguracji całego urządzenia od początku. A więc, gdybyśmy w już działającym, skonfigurowanym urządzeniu chcieli przejść z QTS-kiego na zwykłego QTS-a, trzeba będzie zabezpieczyć dane, zainicjować urządzenie ponownie i rozpocząć dalszą pracę. Co ważne, gdybyśmy korzystali z starszego, słabszego urządzenia, to oczywiście mamy możliwość przeniesienia dysków wraz z konfiguracją do nowego urządzenia, no jednak wtedy musimy zadbać o to, aby na urządzeniu... Już działał odpowiedni system operacyjny. No i właśnie podczas inicjowania, tak jak jest widoczne to na zrzucie ekranu, możemy wybrać, czy urządzenie ma działać pod kontrolą zwykłego QTS-a, czy domyślnego QTS Hero. A czym te dwa systemy się różnią? Przede wszystkim oba systemy działają w bardzo podobny sposób od strony użytkownika. Interfejs jest taki sam, aplikacje, które możemy doinstalować również są takie same, natomiast różnice kryją się trochę niżej i przede wszystkim związane są z różnymi systemami plików, z których, z których korzystają te dwa systemy. QTS Hero korzysta z systemu plików ZFS, natomiast QTS wykorzystuje starszy system EXT4. W przypadku QTS Hero tak naprawdę mamy do czynienia tylko i wyłącznie z możliwością konfiguracji cache'u odczytu. Natomiast w klasycznym QTS-ie dostępne są opcje cache'u odczytu, zapisu albo odczytu i zapisu. Jednakże QTS Hero tutaj ma dodatkowe zalety, którymi jest kompresja i deduplikacja. Są to mechanizmy, które działają w locie, więc podczas odczytu yy, i zapisu danych odbywają się w pamięci RAM. No i w przypadku kompresji wykorzystujemy mechanizm LZ4. Natomiast w przypadku deduplikacji ten mechanizm wymaga 16 GB RAM, zamontowanych w urządzeniu. System QTS tych funkcji w ogóle nie oferuje. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa danych, QT, zarówno QTS Hero, jak i QTS pozwalają korzystać z aplikacji Hybrid Backup Sync z funkcją QDDAP, a więc dodatkowej deduplikacji backupu przed wysłaniem do lokalizacji docelowej. Obydwa systemy e, obsługują urządzenia UPS podłączane zarówno sieciowo, jak i przez USB, natomiast system QTS Hero ma dodatkowy mechanizm chroniący przed utratą zasilania już na poziomie software'owym. Jest to mechanizm ZIL, ZFS Intent Lock oraz Copy and Write, a więc mechanizmy zabezpieczające zapisywane dane przed właśnie takim nieplanowanym wyłączeniem, jeśli podczas Zapisu danych dojdzie do e, przerwy w dostawie zasilania, no to system będzie dokładnie wiedział, które dane zostały zapisane, a które nie. W przypadku zwykłego QTS-a ten system nie prowadzi takiego śledzenia, co powoduje, że po włączeniu system będzie prosił o sprawdzenie systemu plików, a w, dodatkowo taka utrata zasilania może powodować uszkodzenie bądź utratę części danych. Jeśli chodzi o uprawnienia, system QTS Hero oferuje 14 typów uprawnień ACL. W przypadku QTS mamy podstawowe 3 typy, plus dodatkowe uprawnienia dla systemu Windows. W przypadku rozbudowy z kolei, tutaj też zauważymy pewne różnice. Mamy możliwość rozbudowy pojemności grupy RAID oraz instalacji większych dysków twardych jak również podłączenie jednostek rozszerzających. Natomiast w przypadku systemu QTS możemy dokładać pojedyncze dyski do już istniejących grup RAID, możemy zwiększać pojemność grup RAID, wymieniać dyski na wyższe oraz również podłączać jednostki rozszerzające. No i jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa danych, qts Hero ogólnie oferuje nam wyższe bezpieczeństwo takich danych dzięki mechanizmom samoleczenia, a więc w przypadku uszkodzenia bloku system już na poziomie systemu plików jest w stanie takie uszkodzenie wychwycić i naprawić. No i tutaj jeszcze jedna bardzo ważna kwestia związana z wykorzystaniem urządzenia i systemu plików. No i jeśli mówimy o przykładowo o środowisku edycji wideo, no to rekomendujemy, rekomendujemy wykorzystywanie dysków SSD, gdzie w przypadku QTS Hero Tworzymy pulę, system, pulę SSD, ustawiamy wielkość bloku na 128 kg dla tworzonych folderów i lunów. Natomiast w przypadku qts też warto stosować pulę SSD. Dodatkowo w przypadku postprodukcji włączyć cache odczytu i zapisu. Natomiast w tym wypadku możemy ustawić wielkość bloku na 32 albo 64 kg. Kilo, a w przypadku e, cache'u warto włączyć przyspieszanie wszystkich odczytów i zapisów. Jest to funkcja dostępna w kreatorze tworzenia pamięci podręcznej. Idąc dalej, jeśli chodzi o TVS HX74, mamy tutaj procesory 12. generacji Intel Pentium Gold i Intel Core i3 i5. W zależności od modelu możemy Wybrać odpowiednią wersję procesora. Częstotliwość do 4,4 GHz, 6 rdzeni, 12 wątków w najwyższej opcji, a więc tutaj mamy prawie dwa razy wyższą wydajność pojedynczego rdzenia względem starszych, starszej serii X72 XT. No i procesor jest ponad 3,5 razy szybszy w porównaniu do tej serii X72 XT, którą nowe urządzenia zastępują. Podsumowując yy, kwestie dostępnych modeli, najniższy model, czyli TVS H474, najmniejszy, wykorzystuje procesor Intel Pentium G7400, jest on wyposażony w, w dwa rdzenie, cztery wątki, maksymalna częstotliwość pracy to 3,7 GHz, model sześciozatokowy H674 to InterCore i3, yy, 12100, 4 rdzenie, 8 wątków, 4,3 GHz. Częstotliwość no i TVSH 674 w wyższej wersji oraz TVSH 874 Intel Core i 5 12406 rdzeni, 12 wątków i maksymalna częstotliwość to aż 4,4 GHz. Bardzo ważną kwestią związaną z za stosowanymi procesorami je, są układy graficzne. W przypadku tych procesorów wykorzystywane są układy graficzne Intel UHD 7, 7 serii 700, które obsługują do 32 jednostek wykonawczych, obsługują wyjście HDMI oraz przyspieszają mechanizmy sztucznej inteligencji, takie jak OpenVINO czy na przykład I tutaj warto Podkreślić, że jest to mechanizm, który daje nam bardzo dużą wydajność graficzną i znaczące przyspieszenie wszystkich mechanizmów korzystających właśnie z układów graficznych. Procesory Intel 12. generacji, korzystające z, z architektury XE, korzystają z procesora in graficznego Intel UHD serii 700, w zależności od modelu to jest 710, 730, 770 no i odpowiednio mają 16, 24 czy nawet 32 jednostki wykonawcze mogące znacząco przyspieszyć naszą pracę. Czyli tutaj najmocniejszy procesor stosowany w TVSH. 674 i TVSH 874, czyli Intel Core i 5 12400. Wykorzystuje u, układ UHD Graphics 770 i posiada 32 jednostki wykonawcze. Jeśli chodzi o budowę samego urządzenia, to jest to ta sama seria, a więc obudowy będą bardzo podobne, jednak ze względu na liczbę zatok dyskowych będą się różniły oczywiście wielkością i częścią dodatkowych, dodatkowego wyposażenia np. wentylatorów. Generalnie z przodu wszystkie urządzenia wyposażone są w wyświetlacz LCD, informujący nas o statusie urządzenia. Mamy diody LED sygnalizujące pracę dysków twardych, status systemu, systemu, działanie sieci LAN, czy jest podłączone urządzenie USB oraz czy działają dyski M2. Mamy 4 do 8 zatok dyskowych przystosowanych do obsługi dysków zarówno 3,5 calowych jak i 2,5 calowych. Tacki na dyski twarde są blokowane kluczykiem, takie kluczyki, dwa kluczyki zawsze znajdują się w zestawie z przodu też znajdziemy klasycznie przycisk zasilania oraz port USB 3.1 generacji drugiej. O prędkości 10 gigabitów oraz przycisk szybkiego kopiowania. Natomiast jeśli chodzi o tył urządzenia, to modele 6-8 zatokowe wyposażone są w dwa wentylatory chłodzące systemowe oraz dodatkowy wentylator chłodzący dla procesora. Dwa, posiadają dwa porty PCI Express generacji 4. Jeden to port PCI Express generacji 4 razy 16, drugi PCI Express generacji 4 razy 4. Wbudowany zasilacz o mocy 250 W, port HDMI wersji 1.4B, dwa porty 2,5 gigabit Ethernet oraz dwa porty USB. Jeden port USB typu A, drugi port USB typu C, oba są to porty USB 3.1 generacji drugiej. W przypadku mniej, najmniejszego modelu, czyli czterozatokowego, również mamy Podobną konfigurację, z tą różnicą, że tutaj e, mamy jeden wentylator chłodzący systemowy i drugi mniejszy wentylator do chłodzenia procesora. Również znajdziemy port HDMI, dwa porty 2,5 GB Ethernet, dwa porty USB typu A i typu C. Jeśli chodzi o porty PCI Express, mamy tutaj jeden port PCI Express generacji 4, x 16 i jeden port PCI Express generacji 3. Razy 2. Różnica w stosunku do pozostałych modeli tej serii jest związana z procesorem i jego możliwościami. Wszystkie urządzenia wyposażone są w port HDMI, mogący wyświetlać multimedia czy służyć do monitoringu wizyjnego. Układy graficzne Intel UHD 710, 730, 770 oferują do 1,5 GHz. Wyjście HDMI. Wersji 1.4B obsługuje rozdzielczość Full HD w 60 Hz. Natomiast tutaj też ciekawostka, o której warto pamiętać. Do urządzenia można dokupić opcjonalny pilot zdalnego sterowania, korzystający z mechanizmu QButon, a więc możemy przypisać funkcję do części przycisków na tym. Pilocie. Oczywiście do obsługi portu HDMI służy aplikacja Hybrid Desk Station, która pozwala nam zarządzać urządzeniem. No i tutaj, po podłączeniu monitora czy telewizora, możemy do Kunapa podłączyć również klawiaturę i mysz, bądź przez sieć sterować aplikacją Q-Remote dostępną dla iOS i Androida. Wspomniałem wcześniej o różnicy w budowie urządzenia z tyłu, gdzie mieliśmy albo dwa, albo trzy wentylatory. Tutaj urządzenia zostały przeprojektowane względem wcześniejszej wersji w serii. TWS X72XT, gdzie teraz mamy podział wewnętrzny na stronę dysków i stronę CPU, a więc układ graf strona z układem graficznym ma swój wentylator chłodzący, strona z dyskami twardymi ma swoje jeden albo dwa wentylatory, aby po pierwsze polepszyć przepływ powietrza, a jednocześnie zachować. Minimalną głośność pracy całego zestawu. No i tutaj, patrząc wewnątrz urządzenia, model czterozatokowy TWS H474 ma duży moduł radiatora dla układu CPU oraz wentylator chłodzący dla tego modułu. Dodatkowo z tej strony znajdziemy też dwa porty. Pamięci RAM DDR4S ODIM oraz dwa porty m 2280 NVMe PCIe Express generacji 3 razy 2, w których możemy zamontować na przykład dyski SSD. Jeśli chodzi o modele wyższe, czyli TVS H674H874, konstrukcja wewnętrzna wygląda podobnie. Jednak w przeciwieństwie do wcześniejszego modelu, gdzie mieliśmy dwa porty M2-2280 NVMe tutaj, generacji trzeciej razy 2, tutaj mamy dwa porty M2280 e, NVMe PCI Express generacji czwartej razy 4, a więc możemy zastosować szybsze dyski M2. Wracając jeszcze do pamięci RAM, w zależności od modelu mamy dostępne wersje 8, 16 albo 32 GB pamięci DDR4. Jednak warto tutaj wiedzieć, że te urządzenia obsługują do 128 GB pamięci RAM, co ważne, obsługiwana jest również pamięć ECC. Jednakże. Standardowo urządzenia dostarczane są z mm, klasycznymi modułami pamięci non-ECC. No i tutaj wersja 4-zatokowa ma 8 GB, 6-zatokowa 16 bądź 32, wersja 8-zatokowa 32 GB. E, plus oczywiście możemy e, dokupić moduły pamięci albo wymienić na wyższe, e, więc 2 razy 64 GB. To maksimum, które możemy zainstalować w tym modelu. Należy jednak tutaj pamiętać, że nie można łączyć pamięci ECC i non-ECC w jednym urządzeniu. W przypadku dysków M2, tak jak wspominałem, w zależności od Wersji urządzenia mamy albo dwa porty PC-Express generacji trzeciej, albo dwa porty PC-Express generacji czwartej. Pozwalają one zamontować na dwa dyski M2 SSD, które mogą być wykorzystywane do różnych celów, i tutaj w zależności od systemu operacyjnego, jeśli korzystamy z QTS Hero, te dwa porty możemy wykorzystać jako dyski systemowe, na nich stworzyć pulę systemową, na nich stworzyć najważniejsze foldery, udostępnić je naszym użytkownikom, albo korzystać na przykład do przełuwania maszyn wirtualnych bądź kontenerów. To znacząco przyspieszy pracę całego urządzenia. Natomiast jeśli korzystamy z systemu QTS, możemy te porty M2 wykorzystać albo jako, Łącząc z dyskami HDD w technologii Qtir, albo możemy wykorzystać jako cache odczytu, odczytu zapisu bądź samego zapisu. Taki cache, w zależności od systemu operacyjnego, będzie mógł być skonfigurowany na dwa sposoby. W przypadku QTS-a mamy do dyspozycji funkcję cache'u przyspieszania odczytu, zapisu. Bądź odczytu i zapisu. Natomiast w przypadku QTS Hero mechanizm SSD cache może być wykorzystywany tylko i wyłącznie do procesów przyspieszenia odczytu danych. W tym momencie w zależności od e, wielkości takiego cache'u, który chcemy skorzystać, potrzebujemy określoną ilość pamięci RAM. No i tutaj, w systemie QTS Hero, potrzebujemy zdecydowanie więcej RAMu, ponieważ ten RAM nie tylko jest wykorzystywany do cache'u, ale również do kompresji, deduplikacji innych mechanizmów, które oferuje system QTS Hero i ZFS. Dlatego, gdybyśmy na przykład chcieli stworzyć SSD cache o wielkości 1 terabajta. To nie jest niczym nadzwyczajnym, biorąc pod uwagę ceny i dostępność dysków SSD M2. Na no to, w przypadku QTS-a musielibyśmy mieć minimum 2 GB RAMu, w przypadku QTS Hero musiałoby to być już minimum 32 GB RAMu. Jest to związane z działaniem całego systemu operacyjnego. Korzystając z qts do dyspozycji mamy, tak jak wspomniałem wcześniej, opcję SSD CUTIR. A więc w tym momencie możemy do jednej wspólnej puli dyskowej podłączyć dyski NM2, SSD oraz 4, 6, 8 dysków HDD, tworząc jedną wspólną przestrzeń do wykorzystania. Natomiast system będzie śledził to, jak często odczytywane są wcześniej zapisane bloki, będzie je grupował. W grupę bloków zimnych, czyli tych najrzadziej odczytywanych, ciepłych i gorących, a więc tych najczęściej odczytywanych, no i w określonym czasie będzie wykonywał migrację tych bloków, a więc te najczęściej odczytywane będą. Na dyskach najszybszych, te najrzadziej będą zapisywane na dyskach najwolniejszych, aby tym samym umożliwić nam jak najbardziej wydajną pracę z tego urządzenia, pracę tego urządzenia. I tutaj warto też pamiętać, że korzystając z QTIR nie tracimy pojemności dysków SSD jak w cache'u, gdzie jest to tylko pamięć tymczasowa podręczna, a faktycznie dane są przechowywane na, tak, na takich dyskach SSD. Modele TVS HX74 ma, posiadają dwa wbudowane porty 2,5 GB Ethernet, mogące pracować z prędkością nawet 5 GB, jeśli je połączymy przy użyciu rankingu portów. Co ważne, przeskok między 1 a 2,5 GB jest niezwykle. Tani, ponieważ nie wymaga zmiany okablowania, zastosowania jakichś specjalnych wtyczek, tak naprawdę potrzebujemy ewentualnie przełącznika bądź karty sieciowej dla komputera, a mamy 2,5 raza wyższą przepustowość, która może się sprawdzić w nowoczesnym biurze, szczególnie jeśli pracujemy nad materiałem wideo. Nie mówiąc już o nowych technologiach, takich jak WiFi. 6 gdzie przełączniki też już korzystają, gdzie access pointy też już korzystają z szybszych portów sieciowych. Oczywiście to nie wszystko, ponieważ możemy również zainstalować jeszcze szybsze karty rozszerzeń, korzystając z dwóch slotów PCI Express. Możemy je wykorzystać na przykład na potrzeby karty graficznej, którą wykorzystamy później w maszynie wirtualnej. Przy czym tutaj należy podkreślić, że nie ma dodatkowych złącz do zasilania takiej karty, a więc tylko karty niewymagające dodatkowego zasilania mogą. W tych urządzeniach być zastosowane, jednakże możemy również zastosować całe spektrum innych urządzeń: karty 2,5 GB Ethernet, 5 GB Ethernet, 10 czy nawet 25 GB Ethernet, karty rozszerzeń QM2, karty rozszerzeń interfejsu SAS, SATA, USB, karty WiFi 6 albo Fiber Channel oraz karty QWA AC2600, mogące stworzyć dodatkową funkcję access pointa sieci WiFi w ramach naszego. Urządzenia. Jeśli chcemy wykorzystać karty rozszerzeń, no to tutaj też pamiętajmy o tym, że w zależności od urządzenia te porty PCIe Express różnią się szybkością. Mamy port PCIe Express generacji 4 x 16, ten górny w większych urządzeniach, natomiast w przypadku tego dolnego portu jest to Pisa Express generacji 4 x 4. 6-8 zatokowym bądź PCI Express generacji trzeciej razy 2, a więc tutaj karty niewymagające takiej przepustowości możemy zastosować. No i tutaj z pomocą przychodzi też nasza oferta, gdzie kar przykładowo karty QM2 dostępne są w różnych wersjach obsługujących dwa bądź 4 dyski M2, posiadające porty 10GB Ethernet bądź nie. No i tutaj karty są również dzielone na Wykorzystujące różne porty PCI Express, ge, PCI Express. Znajdziemy zarówno karty PCI Express generacji 3 razy 4 PCI Express generacji 3 razy 8 PCI Express generacji 2 razy 4 4 razy 8 a więc warto dobrać kartę idealnie pasującą do naszego urządzenia. W opisie do tego filmu będzie też link kierujący do strony, na której te karty są. Opisane. Karty QM2 generalnie mogą być wykorzystywane do różnych celów. Mogą służyć do stworzenia dodatkowego cache'u, na przykład rozszerzając urządzenie o kolejne dyski M2, mogą służyć do przechowywania danych. Jak również część kart wyposażona jest w porty 10 GB Ethernet, mogące nam. Doło dołożyć dodatkowy port 10 gigabit Ethernet do urządzenia bez potrzeby korzystania z kolejnej jeszcze jednej karty rozszerzeń. Same karty QM2 Posiadają mechanizmy aktywnego chłodzenia, mają mały wentylator zamontowany na module radiatorów, a dostarczane są w wersji z różnymi wielkościami uchwytów montażowych, tzw. Tak śledzi: niski i wysoki, czym niski w dwóch wersjach albo płaski, albo z wygiętym uchwytem do montowania w określonych slotach. Urządzenia tej serii również mogą e, pracować w sieci Fiber Channel, tutaj mamy e, możliwość zastosowania kart 16 albo 32 gigabitowych. Takie karty znajdziemy w ofercie QNAP, są to karty QXP16G2FC i 32GFC, obie karty dostarczane są z e, dwoma wkładkami światłowodowymi. Musimy tylko dokupić odpowiednie przewody e, spełniające nasze wymagania co do długości, natomiast nie musimy ponosić żadnych dodatkowych kosztów. No i karty działają z prędkością 16 albo 32 Gb na sekundę, co jest oczywiście ujęte w nazwie samej. Karty. A jak wydaje, wygląda wydajność naszych urządzeń? Tutaj ciekawostka, jest, są to modele, do których możemy zainstalować karty 25 gigabit Ethernet, które znacząco przyspieszą odczyty i zapisy danych, gdzie przy użyciu takiej karty, pojedynczego interfejsu, jesteśmy w stanie uzyskać przepustowość na poziomie 2150 MB na sekundę zapisu, prawie 3000 MB na sekundę odczytu w tym najmocniejszym urządzeniu 8zatokowym, ponad 2000 MB na sekundę odczytu i prawie 3000 MB na sekundę odczytu w urządzeniu sześciozatokowym, no i 1000, prawie 1500 MB na sekundę zapisu, ponad 2000 MB na sekundę odczytu czy urząd w urządzeniu 4 zatokowym. Skąd takie różnice? Pamiętajcie, że sama karta i dyski twarde to nie wszystko. Wydajność podczas zapisu i odczytu danych jest również zależna od procesora. Im wyższe taktowanie pojedynczego rdzenia, tym nie tylko praca, ale również transfer danych pomiędzy urządzeniem i zewnętrznym, zewnętrznym środowiskiem sieci jest szybszy. No to teraz parę słów o systemie operacyjnym. Tak jak wspominałem, urządzenia mogą pracować pod kontrolą albo fabrycznego, fabrycznie zainstalowanego QTS Hero, albo starszego systemu QTS. W zależności od naszych potrzeb. Natomiast zdecydowanie zachęcamy do korzystania z QTS Hero w tych urządzeniach. Dlaczego? Ponieważ jest to system oferujący dużo więcej możliwości, a także pozwalający nam znacząco ograniczyć ilość danych, które przechowujemy na naszym urządzeniu. No pierwsza rzecz to oczywiście kwestia systemu plików ZFS, a więc kompresja w locie, deduplikacja w locie mechanizmy, które są w stanie bardzo mocno ograniczyć ilość zapisywanych danych, szczególnie jeśli są to backupy z podobieństwa urządzeń albo yy, korzystamy do, yy, z urządzenia do przechowywania maszyn wirtualnych. Oprócz tego, obydwa mechanizmy są łączone z yy, mechanizmem kompaktowania danych, który stara się bardzo dużą liczbę zapisów losowych łączyć, w większe paczki zapisywać sekwencyjnie, aby z kolei ograniczyć ilość zapisów. Co ma znaczenie w przypadku dysków SSD, których żywotność jest liczona właśnie w cyklach zapisu. I tutaj od razu małe znaczące, ale jeśli chcemy korzystać z deduplikacji w urządzeniach serii TVS HX74, muszą one posiadać minimum, minimum 16 GB pamięci RAM. A więc jeśli w tym najmniejszym urządzeniu TVS H474 chcielibyśmy korzystać z mm, deduplikacji, musimy rozbudować. Pamięć RAM do 16 GB, chociaż osobiście zachęcam, aby to było o 32 albo 64 GB, jeśli tylko budżet nam na to pozwala, ponieważ system QTS Hero nie jest zasobożerny sam z siebie, tylko te zasoby faktycznie wykorzystuje i przekłada na zwiększenie wydajności działania urządzenia, wydajności naszej pracy. ZTFS to również ochrona przed cichym uszkodzeniem danych, mechanizmy samoleczenia, a więc jeśli podczas odczytu danych system wykryje, że jakiś blok jest niepoprawny, to robi to na, po na podstawie sumy kontrolnej, którą stworzył podczas zapisu danych, a następnie odczytując, znowu tworzy sumę kontrolną, porównuje ją z tą wzorcową. Jeśli jest taka sama, to znaczy, że wszystko jest OK, przekazuje blok dalej do aplikacji. Jeśli jednak się okazuje, że ten blok jest inny, system automatycznie odczytuje inną wersję tego bloku z własnego rajdu ZFS-owego, dzięki czemu my jako użytkownicy nie musimy weryfikować, czy to zdjęcie, które aplikacja ma odczytać z urządzenia jest takie samo jak 5 lat temu, gdy je zapisywaliśmy, bo ono zawsze takie będzie. O co dba właśnie system plików ZFS? Mówiąc o bezpieczeństwie danych, nie sposób nie wspomnieć o backupie. Backup jest trudnym tematem, ponieważ wszyscy wiedzą, że trzeba go wykonywać, natomiast gdy dochodzi do jakiegoś problemu, do awarii, okazuje się, że nie zawsze ten backup jest skuteczny. Dlatego w naszych systemach dostępnych jest kilka mechanizmów. W systemie QTS Hero dochodzi jeszcze jeden. Przede wszystkim mamy mechanizm zwykłego, klasycznego backupu plikowego. Jest on dostępny dzięki aplikacji Hybrid Backup Sync3, którą możemy zainstalować w systemie QTS, jak i QTS Hero. Pozwala nam wykonywać backup bądź synchronizację do zewnętrznych zasobów, do chmury, na dyski zewnętrzne, do innych kunapów. Mamy mechanizm tworzenia migawek, o którym wszyscy już powinni wiedzieć, natomiast jeśli jeszcze ktoś nie wie, to pamiętajcie, że migawki. Pozwalają nam skutecznie chronić dane przed uszkodzeniem, modyfikacją, nadpisaniem, zaszyfrowaniem i są wykonywane lokalnie na poziomie urządzenia. Jednakże mogą być replikowane. Tutaj jest mały haczyk. Replikacja jest możliwa do drugiego zasobu korzystającego z tego samego systemu plików. A więc jeśli korzystamy ze systemu QTS, chcemy migawki replikować do innego kunapa. No, musi tam też działać system QTS. Jeśli korzystamy z QTS Hero, to możemy replikować tylko do innego kunapa korzystającego z ZFS, a więc QTS Hero, ewentualnie wyższego modelu ES. No i tutaj dochodzi ta dodatkowa funkcja związana z ZFS-em, a mianowicie mechanizm snapsync, mechanizm pozwalający replikować dane w czasie rzeczywistym na poziomie bloków dzięki mechanizmom migawek. W ten sposób jesteśmy w stanie na bieżąco. Zapisywać dane na dwóch urządzeniach, a więc na pierwszym urządzeniu dane są zapisywane i w tym samym czasie są również w formie kopii przekierowane na drugie urządzenie. To oznacza, że gdy tylko zakończy się zapisywanie danych na urządzeniu pierwszym, one automatycznie są też na urządzeniu drugim. Aby było to możliwe, obydwa urządzenia muszą działać pod kontrolą QTS Hero bądź ESA. No i powinny być ze sobą bezpośrednio połączone, aby zwiększyć wydajność i przepustowość całej sieci. No, i tutaj warto też e, powiedzieć o jeszcze dwóch mechanizmach. Już nie tyle mm, pozwalających na backup Kunapa do innej lokalizacji, do innego urządzenia, aby zabezpieczyć te dane, ale pozwalające na backup zewnętrznych systemów. Pierwszą z aplikacji jest Hyper Data Protector. Jest to darmowa aplikacja pozwalająca nam na wykonywanie backupu maszyn wirtualnych ze środowisk e, VMware i Hyper V. E, jest to aplikacja niewymagająca żadnej licencji, pozwalająca nam wykonywać backupy dowolnej liczby maszyn wirtualnych, pozwala szybko ten backup przywracać, oferuje wersjonowanie i co ważne, już niedługo będzie dostępna również dla stacji roboczych i serwerów fizycznych z Windowsem. No i druga aplikacja, BoxSave jest to aplikacja pozwalająca nam skutecznie i kompleksowo zabezpieczać yy, Systemy chmurowe, takie jak Google Workspace i Microsoft 365. Dzięki BoxSafe możemy wykonywać backup zawartości tych systemów, takich jak poczta każdego użytkownika, kalendarze, kontakty, ale również pliki przechowywane w Google Drive, a w przypadku Microsoftu 365 pliki przechowywane w OneDrive oraz co ważne w SharePoint. Idąc dalej, konstrukcja tego urządzenia, wykorzystane podzespoły, ilość obsługiwanej pamięci RAM sugeruje, że świetnie to urządzenie spełni się w wirtualizacji. Jednak nie jako storage dla, dla zewnętrznego środowiska wirtualizacji typu VMware czy Hyper-V, ale jako host wirtualizacji dla maszyn wirtualnych czy kontenerów. Dzięki szybkim portom PCI Express możemy zamontować w urządzeniu kartę rozszerzeń typu NVIDIA GTX 1650, 1050, 1030, która będzie w pełni przypisana do, konkretnego, do konkretnej maszyny wirtualnej. I na przykład, jeśli zajmujemy się wideo, możemy stworzyć jakiś projekt, a następnie renderować go już na poziomie maszyny wirtualnej. Odciążając stację roboczą. Również kontenery wykorzystujące układy graficzne do obliczeń czy do mechanizmów sztucznej inteligencji mogą z takiej karty graficznej skorzystać i jednocześnie przyspieszyć swoją pracę. Wirtualizacja na kunapie dostępna jest poprzez instalację aplikacji Virtualization Station dostępnej w. App Center jest to środowisko pozwalające nam tworzyć maszyny wirtualne z Windowsem, Linuxem, Unixem, a nawet Androidem, i tym samym dodać i rozszerzyć funkcjonalność całego urządzenia. Natomiast Container Station pozwala nam tworzyć kontenery, a więc wirtualizować aplikacje działające w środowiskach LXD, Docker, a także od niedawna obsługiwane są kontenery. Kata. W tym modelu możemy również zastosować dodatkowe karty sieciowe, o czym mówiłem już wcześniej, jednak nie tylko te karty sieciowe mogą być wykorzystywane przez samo urządzenie. Dzięki mechanizmowi SRIOV możemy taką kartę sieciową przypisać do konkretnej maszyny wirtualnej. Jeśli dana maszyna wirtualna jest mocno obciążona pracą w sieci, na przykład działa tam e, z. Działa tam serwer bazodanowy, to w tym momencie jesteśmy w stanie po pierwsze przyspieszyć pracę w sieci tej maszyny wirtualnej, ale jednocześnie odciążyć procesor Kunapa, co jednocześnie przełoży się na większą wydajność całego środowiska i jeszcze szybszą, bardziej wydajną pracę. Co ważne, aby zastosować mechanizm SR IoV. Musimy skorzystać z karty sieciowej, które taki mechanizm obsługuje. W naszej ofercie też takie karty są dostępne. Każdy użytkownik NASA, a przynajmniej większość, ma świadomość tego, że po pewnym czasie tych danych gromadzonych na urządzeniu jest tyle, że zaczyna się pojawiać problem z ich organizacją, wyszukiwaniem, zarządzaniem. Szczególnie jeśli z NASA korzysta bardzo duża liczba użytkowników. Dlatego. Staramy się pomóc również w tym zakresie i przygotowaliśmy dwie bardzo przydatne aplikacje. Pierwsza aplikacja to QSearch, obecnie w wersji 5, i jest to mechanizm, który pozwala nam wyszukiwać dane na Kunapie, tak jakbyśmy wyszukiwali czegoś w przeglądarce internetowej typu Google, Bing czy. Czy dark, dark go możemy wyszukiwać pliki graficzne, muzyczne, dokumenty, nawet maile i ich załączniki. Mamy możliwość łatwego filtrowania, ustawiania kryteriów pozwalających nam ułatwić to wyszukanie. Dodatkowo, po instalacji aplikacji QFeeling w wersji trzeciej, system jest w stanie automatycznie. Organizować pliki bądź je archiwizować. Możemy stworzyć mechanizm grupowania bądź przątania plików. System może wykonywać to jednorazowo. Zgodnie z harmonogramem bądź w czasie rzeczywistym. No i w tym momencie możemy pliki z wspólnych katalogów organizować względem czasu, kiedy zostały one utworzone, zmodyfikowane, typu plików, wielkości plików tych kryteriów mamy dosyć dużo, aby stworzyć taki mechanizm przepływu. Co ważne, system może też w pewien sposób edytować część danych, na przykład, układy, na przykład zdjęcia. Może być nakładane rozmycie twarzy, pliki mogą być szyfrowane, deszyfrowane, wideo transkodowane, może być nakładany jakiś znak graficzny. Tych funkcji jest dosyć dużo. Kolejny sposób na wykorzystanie NASA, marki Kunap, to oczywiście monitoring wizy wizyjny. Dzięki QVR Elite możemy stworzyć system monitoringu oparty o kamery IP. Dwie takie kamery możemy podłączyć bez żadnych kosztów. Kolejne wymagają e, subskrypcyjnej licencji. Jednak system obsługuje ponad 180 marek i 6700 konkretnych modeli kamer, a więc każdy znajdzie coś dla siebie. W przypadku kamer niewspieranych, jeśli tylko one obsługują ONVIF bądź oferują link RTSP, jesteśmy w stanie podłączyć. Obraz takiej kamery do naszego systemu, a od strony zarządzania dostępna jest aplikacja QVR Pro Client dla stacji roboczych, Windows, Linux, Mac, dla aplikacji mobilnych, a nawet aplikacja umożliwiająca podgląd monitoringu w urządzeniach Apple TV. W przypadku zaawansowanego zastosowania naszych urządzeń, na pewno w pewnym momencie pojawi się kwestia pojemności. Dlatego te modele, jak większość kunapów, pozwalają na rozbudowę pojemności przy użyciu jednostek rozszerzających. Do dyspozycji mamy albo jednostki rozszerzające serii TR, a więc TR002, TR004, podłączane przez USB do urządzenia. Są to jednostki typu RAID, a więc na poziomie takiej obudowy rozszerzającej, możemy skonfigurować, połączyć dyski w RAID 0,1 bądź w przypadku czterodyskowej. 5 lub 10, a tym samym stworzyć taki zaawansowany dysk zewnętrzny, który może działać niezależnie od urządzenia, do którego jest podłączany, czyli może być widoczny prostu jako dysk USB, ale o pojemności trzech dysków twardych z możliwością uszkodzenia dowolnego z zainstalowanych w nim dysków. Dostępne są również jednostki JBOT, a więc w tym wypadku dyski twarde, w tak, działające w takiej obudowie są widoczne dla urządzenia e, jako dyski do wykorzystania. Możemy tutaj stworzyć pulę pamięci, którą system zarządza, i tym samym podłączyć i wykorzystać kolejne, np. 8 dysków twardych, e, jakby były podłączone bezpośrednio do tego urządzenia. Jednostki rozszerzające dostępne są również w wersji podłączanej przez interfejs SAS wtedy musimy podłączyć do urządzenia kartę rozszerzeń. Taka karta co ważne, jest w zestawie z takimi jednostkami rozszerzającymi. I wtedy każdy z tych dysków twardych, 4, 8 czy nawet 16 jest widoczny dla urządzenia jako dla Kunapa jako osobny dysk, tak by był fizycznie do niego podłączony. I co ważne, każdy dysk działa na swojej maksymalnej przepustowości 6 gigabitów na sekundę, za co odpowiada połączenie. Sasowe i w zależności od wielkości obudowy, takie połączenia, będzie, takie, takie połączenia będą pojedyncze, podwójne bądź poczwórne. I tutaj zawsze w zestawie, jak widoczne na ekranie, będzie nie tylko obudowa, ale też karta rozszerzeń i odpowiednia liczba przewodów do połączenia. Podsumowując serię TVS HX74, mamy tutaj cztery modele: jeden czterozatokowy, dwa sześciozatokowe, jeden ośmiozatokowy. Czterozatokowy korzysta z procesora Intel Pentium Gold G7400. Modele sześciozatokowe albo Core i 3 12100, albo Core i 5 12400. No i ośmiozatokowy też korzysta z Core i 5 12400. Wszystkie urządzenia obsługują do 128 GB pamięci RAM. Model 4 zatokowy ma jedno złącze PCI express generacji 4 razy 16 i jedno złącze PCI express generacji 3 razy 2. Z kolei modele 6 i 8 zatokowe mają jeden port pisa express generacji 4 razy 16 i jeden port PCI express generacji 4 razy 4. Model 4 zatokowy Korzysta z układu graficznego UHD 710, model sześciozatokowy z i 3 730, model sześciozatokowy i ośmiozatokowy, wyposażone w procesory Intel i 5, z układu graficznego UHD 770. W zależności od modelu mamy 4, 6 albo 8 zatok dyskowych obsługujących dyski 2,5 cala oraz 3,5 cala. Model czterozatokowy ma dwa porty PCIe Express generacji trzeciej razy 2. M22280, natomiast modele 6 i 8 zatokowe wyposażone są w port, dwa porty PC-Express generacji 4, razy 4 na takie dyski. Wszystkie, wszystkie oferują dwa porty 2,5 GB Ethernet z opcjonalną rozbudową do kart 10 czy nawet 25 GB Ethernet, no i przychodzą z preinstalowanym systemem QTS Hero korzystającym z ZTFS-a, jak również umożliwiają zmianę tego systemu na klasyczny. QTS. No i ostatnia kwestia związana z gwarancją. Wszystkie modele objęte są podstawową trzyletnią gwarancją producenta, którą można rozszerzyć do 5 lat, a więc dodać kolejne 2 lata gwarancji, co oznacza, że w ciągu 5 lat od zakupu urządzenia nasze jesteśmy bezpieczni, jeśli urządzenie ulegnie awarii uszkodzeniu. Zostanie ono naprawione bądź wymienione na nowe. Podsumowując, TVS HX74 to nowa, bardzo wydajna seria desktopów o budowie tower, które możemy spokojnie postawić w biurze domowym, firmowym, na biurku, na półce. Dzięki swojej konstrukcji nie będą głośne, nie będą przeszkadzały w pracy, szczególnie w połączeniu z cichymi dyskami SSD bądź relatywnie cichymi dyskami HDD. TVS HX74 to seria dla użytkowników wymagających wydajności, skuteczności, bezpieczeństwa, ale także wysokiej funkcjonalności. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych filmach na naszym kanale. Secht.